Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mój drogi i moja droga, live, który za chwilę obejrzysz, jest live'em z 2020 roku. Były one prowadzone w każdym tygodniu, w większości, czyli jakby z tygodnia na tydzień, na moim fanpage'u Ludzie Sukcesu. I są one teraz dodane dopiero do YouTube'a, dlatego są troszeczkę z opóźnieniem, żeby nie było więcej pytań, które często były na YouTubie. Dlaczego te live'y są stare? No więc właśnie odpowiedziałam na Twoje pytanie. Zapraszam do oglądania, do słuchania, a ja Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Halo, halo, dzień dobry wieczór, znaczy miał być. Dobry wieczór, moi drodzy, w kolejnym podcaście. Ja już jestem tymi podcastami, żyję. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym live'ie, bo to już jest któryś live z kolei, tak naprawdę. Dajcie tylko znać w komentarzu. Ja Was witam serdecznie. Czy wszystko? Witaj Jacku Mikołajczyk. Czy mi widać, czy mnie słychać? Będę bardzo wdzięczna. Gorąco mi się zrobiło. Napiszcie, skąd jesteście, czy jesteście z Polski, czy być może z zagranicy. Fajnie było się z Wami przywitać. Ja nadaję z Polski. Witaj, Barbaro, Basia, Brach, Agnieszka, Konkel. Witam Was bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście. Paulina. O, witaj, Paulinko. Widać i słychać. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję, moi drodzy. Kilka ogłoszeń, takich na sam początek, zanim się zejdziecie. Chciałam powiedzieć, że każdego dnia o godzinie 6 rano są nagrywane podcasty, dlatego przywitałam się z Wami tak, jak się zwykle witam na podcastach. A przecież jest wieczór i to w ogóle jest live, także widzicie mnie, bo jak nagrywam podcast, to nagrywam w różnych okolicznościach i różnie wyglądam i no i w różnych miejscach w sumie też. Także i mam swój taki jakby początek tego podcastu, który zawsze zaczynam. Więc dzisiaj Was witam bardzo serdecznie tutaj. Zbierze się troszkę osób i zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy, moi drodzy, o kamieniach takich milowych i o tym, że duże rzeczy buduje się tak naprawdę małymi krokami. Bo ostatnio mówiliśmy o tym tak naprawdę, co... Znaczy, dlaczego warto podsumować poprzedni rok, czyli 2021, i żeby wyznaczyć sobie cele na 2022. I dokładnie o tym powiedziałam, macie to w poprzednich podcastach znowu, w poprzednich live'ach, także proszę sobie przesłuchać. Też mówiłam, jak, w jaki sposób się te cele jakby wyznacza. Witaj Arku, witaj Piotrze. Witaj Małgosiu, fajnie, że jesteście. Niektórzy tylko przychodzą na chwilę, bo patrzą, wyświetliło im się Ludzie Sukcesu i tu nagle taka blondynka w ogóle debatuje. Być może jesteście pierwszy raz, więc ja Was witam serdecznie, jesteście u mnie na moim fanpage'u. Nie wiem, czy nie mam zębów pomalowanych. Oczminki. Czasami się pomaluję, słuchajcie. A idę gdzieś i potem się uśmiecham i potem ja patrzę w lusterku, a ja mam całe zęby w szmince. Dzień dobry. Metoda małych kroków. Tak. Ania napisała. Gabi. Oskar ogląda transmisję. Witaj, Gabi. Janek, jest mi gorąco. Nie wiem, czy to te lampy, czy co tutaj tak grzeje. Czy wy mnie tak grzejecie, słuchajcie? Także, moi drodzy, kamienie milowe, to po pierwsze. Po drugie, małe rzeczy. I powiem, czym jest sukces tak naprawdę, bo jesteście na kanale sukcesu. Sukces to jest dyscyplina, wiara i wytrwałość. Po prostu, bez względu na to, jaki macie cel obstawiony i obraliście sobie jakikolwiek cel, to jest dyscyplina, wiara i wytrwałość. Jeżeli będziecie mieli cel i będziecie robili to z wiarą, wytrwale i konsekwentnie każdego dnia, takie malutkie kroczki, to daję Wam słowo, że na pewno dojdziecie bardzo, bardzo daleko i na 90% zrealizujecie ten cel. I dlaczego chcę o tym dzisiaj mówić? Dlatego, że jak już masz cel, to warto ustalić sobie plan. Tak? I czym jest plan? Ja się napiję, słuchajcie. Ale dzisiaj malutko Was, malutko. Ostatnio było tyle, fajnie.
ale dobrze zbierzecie się, a niektórzy oglądają później, niektórzy oglądają inne rzeczy. Ja też często oglądam później różne live'y albo wiadomości gdzieś tam, jeżeli ktoś nagrywa, które mnie interesują, albo filmy. Także tak to jest. Plan. Moi drodzy, jeżeli nie mamy planu, zobaczcie, ja dzisiaj też mam taką karteczkę, napisałam sobie, co chciałabym do Was powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że ustalam sobie zawsze plan, żeby wiedzieć, co mam mówić tak naprawdę, tak? Co jest dla mnie ważne i czego bym nie zapomniała, żebym czegoś nie zapomniała. Niektórzy nazywają to checklista i jeżeli znasz ten rodzaj takich zapisywania, to jest bardzo dobre, czyli krok po kroku Ty wiesz, co masz zrobić. I ja, moi drodzy, dlaczego mówię o tym planie? Dlatego, że zobaczcie, jak statek wypływa w jakiś rejs, podróż, to jest kapitan, tak? I wyobraź sobie, że to jesteś ty. Ty jesteś kapitanem swojego statku i wypływasz w rejs. No i teraz, jak nie masz planu, to tak, nie wiesz, gdzie dopłyniesz, nie wiesz, gdzie masz się zatrzymać, jaki ma być port, nie wiesz tak naprawdę, co ma być po drodze, czy masz coś ominąć, gdzie są jakieś, wiecie, góry lodowe albo jakieś mielizny, tak? Nie masz pojęcia w ogóle, gdzie to jest, dlatego, że nie zrobiłeś sobie wcześniej planu. No jeżeli jedziecie na wakacje i ustalcie sobie jakieś wakacje, na przykład za granicą, no to ustalacie sobie jakiś plan, tak? Że jedziecie, musicie mieć teraz, słuchajcie, no, całą papierologię, musicie zrobić testy, musicie zrobić inne rzeczy i tak dalej, zweryfikować się. Dzisiaj słuchałam, dlatego ja nie latam. Od czasu, kiedy to nastało, po prostu nie latam mimo wszystko. Nie chcę tracić nerwów, nie chcę być co chwilę, żeby ktoś mi wsadzał w ogóle coś do nosa albo do buzi. Nie mam takiej potrzeby, przeczekam sobie. Ja już zwiedziłam naprawdę większość świata, więc jestem i tak za to wdzięczna. A dzisiaj, powiem Wam tak, odbiegając od tego, słuchałam na Instagramie jedną babeczkę, która właśnie opowiadała o tym, że polecieli na wymarzone wakacje, no i niestety, ale ona wróciła, mąż został gdzieś na drugim końcu świata, dlatego że jedni mówili, że trzeba zrobić przed wylotem test, inni, że jak już jesteś tam na miejscu, więc oni zrobili na miejscu, okazało się, że nie można, więc musieli zrobić tu, okazało się, że on jest, ma wynik pozytywny, że jest chory na celebrytę, który dzisiaj jest na świecie, no i on został na drugim końcu świata, ona musiała przylecieć, bo ma małe dziecko. Także nic nie musimy. Zgadza się, nic nie musicie. Nic, nikt nie musi. Macie wolną wolę i nikt nic nie musi. Zgadza się. To jest prawda. Dobry wieczór Macieju. Tak, witam Cię serdecznie. I słuchajcie, naprawdę to jest zastanawiające. Zobaczcie, jak wyjeżdżam gdzieś podróż, to ile musimy zrobić rzeczy. I ta kobieta też mówiła, że nie spodziewała się tego i strasznie to wymęczyło psychicznie, emocjonalnie. I jest strzępkiem w ogóle na ten moment. No ma, no wiecie, no nie fajnie się czuje, no może nie jest strzępkiem, ale nie jest to dla niej komfortowe i dla jej rodziny i dla tego męża tak samo. Dlatego bardzo ważny jest plan, tak? I jeżeli, słuchajcie, budujemy dom, jeżeli ktoś z Was budował dom, dajcie znać, czy ktoś budował dom. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja budowałam dom. Nie mam już tego domu niestety, zostawiłam. Razem ze wszystkim. To wiem, jak powstawał, tak? Dajcie znać w komentarzu, czy budował ktoś z Was dom albo deweloperkę, deweloperką się zajmuje. To wiecie, że musi być najpierw kupiona ziemia, tak? Potem, co musi być? Musicie mieć plan. Plan tego domu, w którym chcecie mieszkać. Następnie, co? No muszą powstać fundamenty. I zaraz będzie o tym mowa. I potem cegłóweczka, po cegłóweczce, pach, pach, pach. I dom wzbija się do góry, tak? Stoją ściany, potem dach. No i potem dopiero zaczyna się działanie w środku. I zobaczcie, to też ma swoje kroki. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy mieli plan tego, co chcemy zrobić. Naprawdę. I ja dzisiaj bardzo będę Was zachęcała do tego, żebyście Wy zrobili plan jakiejś małej rzeczy, takiej małej rzeczy, może nie małej rzeczy, dużej rzeczy, której chcielibyście, żeby w tym roku osiągnąć. I ja proszę Was, napiszcie w komentarzu też, co w tym roku chcecie zrobić, co chcecie osiągnąć, albo czego chcecie się nauczyć, albo przez co chcielibyście przejść.
Ja napisałam sobie sporo w tym roku takich rzeczy. Niektóre przepisałam z tamtego roku, bo jeszcze się nie zrealizowały, tak jak na przykład moja książka, na którą czekam cały czas. Czekam na decyzję po prostu, która mnie blokuje w tym, żeby ona została wydana. Więc cierpliwie czekam i nie mówię nic na ten temat, bo już co mam mówić za każdym razem, jak po prostu czekam tylko na decyzję. Więc przesunęłam to i Bóg doskonale wie w odpowiednim czasie, kiedy ma się to wydarzyć, więc czekam cierpliwie. To mnie bardzo mocno uczy cierpliwości. I moi drodzy, witaj Waldemarze, witaj Danielu Malinowski, witaj Krystyno, witam Was serdecznie. Co, nikt nie budował domu? Ania, ptasnik. Nikt z Was nie budował domu, moi drodzy? Czy budowaliście? Dajcie znać w komentarzu. Albo robiliście remont sobie w mieszkaniu, no to też musieliście wiedzieć, na jakie kolory chcecie, co będzie stało, jak chcecie wymienić meble, tak? Albo jakiś projekt musieliście zrobić. No musieliście, nie było innej opcji. I czasami, wiecie, mówi się właśnie, że nic nie musisz, ale akurat plan musisz sobie zrobić. No bo jeżeli wy no właśnie. I z tamtym nie musisz, zgadzam się, ale nie do końca. Bo niektóre rzeczy musimy zrobić. Tak samo musisz rano wstać i iść do toalety. No niestety, nie ma innej opcji. Musisz wstać i iść do toalety. Jeżeli nie pójdziesz, to się po prostu zesikasz w majty, tak? Najprościej mówiąc. Jeżeli ktoś lubi chodzić w moczu, no to fajnie. Ja robię plany lekcji. O, Ania, proszę bardzo. Fajnie. Więc musi być plan. Tak samo jak wyjeżdżasz, jak jedziesz samochodem, to ty wsiadasz do samochodu i wiesz, gdzie musisz, że musisz gdzieś dojechać. Jedziesz do banku, czy jedziesz do swojej pracy, czy jedziesz na zakupy, gdziekolwiek jedziesz. Witam, jestem w trakcie budowy domu. O, fajnie, Daniel napisał. Daniel, to wiesz, ile to nerwów kosztuje, ile wszystkiego, ile czasu. No, to też przechodziłam przez to, także zdaję sobie sprawę. I wierzę, że jeszcze raz będę przechodziła, bo są plany, marzy mi się kolejny. Tamten po prostu odszedł, zostawiłam, więc teraz musi być takie, jakie bym chciała. Bożenka, witaj, Andrzej. Moi drodzy, tak samo samochód bez celu, tak? Jak wsiadasz, to musisz gdzieś jechać i doskonale wiesz, że musisz gdzieś dojechać, tak? Nie jedziesz po prostu w sinodala, wrzucasz sobie nawigację albo po prostu znasz drogę, gdzie masz dojechać. I tak samo w życiu. I to trzeba mieć. To nie, że a może sobie zrobię, albo nie. Trzeba po prostu mieć. I dlaczego chciałam o tym mówić? Dlatego, że konsekwencja i wytrwałość każdego dnia doprowadzi Cię do tego, że ten cel zrealizujesz. I jest początek roku i wszyscy mówią o tym, żeby wyznaczać cele. O, projekt, proszę bardzo. Mariusz ma. Sikora, projekt. Jeżeli masz. Wybijam się z tropu, jak tak często rozmawiam z Wami. Wybaczcie mi. Więc ta wytrwałość i konsekwencja każdego dnia buduje po prostu Wasz dom, tak? Buduje Was tak naprawdę. I ja chciałabym, żebyście dali znać w komentarzu, co zrobicie w tym roku i jakie kroki mało podejmiecie, żeby ten cel się zrealizował. Bo jeżeli nie podejmiemy kroków i słuchajcie, dużo ludzi chodzi ciągle na nowe szkolenia, ogląda live'y, chodzi na różne warsztaty, czyta książki i nie wprowadza tego w życie. Jeżeli ty nie wprowadzisz w życie tego, czego się uczysz albo co słyszysz, nic się w twoim życiu nie wydarzy. Naprawdę, nic się nie wydarzy. I daję ci słowo, bo ja kilkanaście lat temu dosłownie byłam w takim miejscu. Chodziłam, uczyłam się pewnych rzeczy, byłam podjarana na maksa różnymi szkoleniami, ludźmi i tak dalej, ale nie wprowadzałam tego w życie. A kiedy nie wprowadzasz tego w życie, to nic się nie zmienia. I uwaga, musisz dostać baty, żeby wzrosnąć. Czyli musi być w tobie coś i to znowu musi być. Inaczej nie pójdziesz do przodu, inaczej nie rozwiniesz się, jeżeli nie dostaniesz batów. To po prostu musi nadejść, bo ty, jeżeli siedzisz w swojej strefie komfortu, tak jakbym ja siedziała teraz tutaj w swoim foteliczku i nie wyszłabym nigdzie, nie odpaliłabym nawet tego Facebooka tutaj do Was, to nigdy bym nie powiedziała tego, nie poznalibyście mnie, nie słuchali, nie kupili moich książek, nie, niektórzy pracują ze mną, więc mnie znają, tak, i wiedzą, jaka jestem i wiedzą, że ja cisnę, jak
dosłownie cisnę ludzi, jeżeli ktoś ze mną pracuje i wyznaczamy sobie cele i ktoś mówi, że to ja się od razu pytam konkretnie kiedy, jak, daj znać, czekam na informacje, tak? Te osoby mają ze mną bliższy taki kontakt, więc ja w tym dniu na przykład czekam, jak już się to wydarzyło, to pytam od razu, albo zdzwaniamy się, jak było, jak się wydarzyło, co czułeś, od razu jest po prostu akcja, żeby pchać te osoby do przodu. I jeżeli masz taką osobę, z którą pracujesz na przykład, albo która jest wokół ciebie blisko i popycha cię do tego, żebyś ty zrealizował jakiś cel albo zrealizowała, to fantastycznie. Nagram o tym też właśnie podcast, będzie jutro albo pojutrze, właśnie o dobrych ludziach, żeby się trzymać takich ludzi, żeby mieć takich ludzi wokół siebie, bo to jest fantastyczna rzecz, słuchajcie, kiedy mamy takich ludzi wokół siebie. Witaj Jarku, witaj Karolino. Dlatego musisz mieć cel. Nie ma, że nie masz. Jeżeli nie masz, to dryfujesz w swoim życiu. To ludzie ci mówią, co mają robić. Jeżeli ty nie masz planu w ciągu dnia, no to ludzie ci planują ten dzień. To jest takie normalne. Koleżanka zadzwoni, ty sobie pogadasz. No, cześć Basiu, a co robisz? A kawkę piję. No, a wiesz, a jak tam mnie? No, nie wiem, jeszcze może na zakupy pójdę. A dobra, to możemy się spotkać później. No, no, fajnie, dobrze. No i tak, Baśka nie zrobiła obiadu. Baśka nie zrobiła prania, bo poszła z Małgosią, która do niej zadzwoniła, na zakupy. Potem sobie poszło jeszcze na kawkę i tak naprawdę został syf w domu. Praca nie zrobiona, nic się nie wydarzyło. I tak ludzie żyją. Czyli kto inny im planuje życie? I pytanie jest do ciebie, kto tobie planuje życie, jeżeli ty nie masz planu. Dlatego musisz mieć plan. Nie ma, że możesz, nie możesz. Musisz mieć plan, jeżeli chcesz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w twoim życiu. Po prostu. A jeżeli chcesz mieć sukces, uwaga, sukces, jesteście na ludziach sukcesu, to musicie wykonać jakiś plan. I musicie wykonać jakieś ruchy i musicie zacząć działać, żeby ten plan zrealizować. No do gruchy jasnej nic się samo nie wydarzy. Jeżeli w tym roku obiecasz sobie coś i nie zrobisz tego, nie ustalisz planu i nie będziesz konsekwentnie wdrażał tego do swojego życia, albo nie będziesz wdrażała tego do swojego życia, no to niestety nic się nie wydarzy. I za rok powiesz, że to nie działa. I ja mam pytanie do was, bo się rozgadałam i już się tak podekscytowałam. Ile osób z was słyszało o tym, że, dajcie proszę znać w komentarzu, jedynka, słyszałem, dwójka, nie słyszałem. Ile z was osób słyszało, że trzeba ustalać sobie cele na nowy rok? Każdego roku, po prostu, to co chcę osiągnąć. Dajcie znać, jedynka, albo napiszcie tak, nie. Dajcie znać w komentarzu, bo to jest ciekawe. O, Monika. Napisała jedynkę. Dobra, a reszta? Słyszałam, Justyna. Super. Dobra, tak. Okej, okay, fantastycznie. Dobra, i powiedzcie mi, Ania też napisała, że tak. Dobrze, i teraz druga sprawa. Aleksandra, Aleks. Druga sprawa. Ile osób z was, ci co nawet napisaliście, Waldemar, napisało te plany? Bo to, że słyszeliście, to jest jedno, ale ile osób z was napisało te plany? Cele swoje na ten rok. O, i Daniel też napisał. Mariusz, Anna. Dobra, i teraz dajcie znać, ile osób napisało te plany. Daj znać, napisałam. Dlatego, że my słyszymy o czymś, ale nie wprowadzamy tego w życie. Niestety nie. No widzicie? I słyszymy o czymś, ale nie wprowadzamy tego w życie. Jeżeli nie wprowadzimy tego w życie, no to guzik się wydarzy, naprawdę. I znowu, Małgosia do ciebie zadzwoni, Jasiu przyjdzie, sąsiadka zapuka, a ty gdzieś wyjdziesz, po pracy ktoś cię zgarnie gdzieś tam na coś, tak? Na zakupki. Napisałam, super, fajnie, Daniel. Jest tam w głowie, mam. Jacek, no niektórzy mają w głowie, ale uważam, że to w głowie to i tak nie działa. Też, Waldemar Poczta. Też, nie wiem, czy wiecie, ale naprawdę wielcy liderzy tego świata mają plany i oni zawsze mieli plany i zawsze mają wypisane te plany i one działają według planu. Najwięksi liderzy, najwięksi ludzie, którzy osiągają sukcesy, oni są zdyscyplinowani. Zdyscyplinowani, robią pewne rzeczy każdego dnia krok po kroku. Nie siedzą na internecie wieczorem, przed snem, na przykład o 23 leżysz w łóżku i nie scrollują po prostu sobie Facebooka albo Instagrama albo TikToka, tylko oni realizują swój plan. Czegoś nie zrobili, wieczorem czytają, tak? Przed snem. Robią po prostu coś, co ich popcha do przodu. Bo jak będziesz tylko słuchał tego, co ja mówię, tego, co ktoś mówi, Jula mówi, mówi Michał, mówi, nie wiem, inni jakieś osoby, które szkolą, uczą się, ludzie kupują, słuchajcie, kursy.
kupują kursy za grube pieniądze, za 200, 300, 500 zł i oni ich w ogóle nie robią. Zrobią 1/3 tego albo i nawet 1/4 i dziękuję, do widzenia. I po prostu przestają. I potem mają pretensje do garbatego, że ich biznes nie działa. No halo. Albo że ich związek nie działa, albo ich, że nie mogą, nie są szczęśliwi. Ogólnie szczęście pochodzi z nas. Dlatego raz jeszcze, małe rzeczy. Napisz sobie dzisiaj, albo napisz mi w wiadomości, naprawdę, co sobie, albo napisz tutaj, co sobie postanowiłeś w tym roku zrobić i co zrobisz każdego dnia, żeby się do tego przybliżyć. To będzie niesamowite. Chcę się nauczyć języka, chcę schudnąć, chcę zacząć grać na gitarze, chcę biegać, chcę przejść jakiś kurs i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcę Wam przeczytać teraz coś. Ja mam ulubioną swoją książkę, więc przeczytam z niej. Jest to Ewangelia Mateusza, rozdział 7, 24 werset. Każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który swój dom zbudował na skalę. Zobaczcie. Każdy, kto słucha i wypełnia słowa, tak, można porównać do człowieka roztropnego, który swój dom zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwardzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha i nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. To mówił Jezus. I zobaczcie, kiedy słuchasz czegoś i budujesz to, co słuchasz, czyli wprowadzasz to w czyn, utwierdzasz się, zobacz, dom zbudowany na skalę. Dlatego też dzisiaj mówiliśmy o tych fundamentach, tak? Twój dom będzie zbudowany na skalę. Jeżeli masz małżeństwo, o małżeństwo trzeba walczyć. Małżeństwo trzeba budować, tak jak dom budujesz. I budujesz go całe życie. Małżeństwo też budujesz całe życie, małymi krokami każdego dnia. Jeżeli Twoim celem dzisiaj jest to, żeby poprawić relacje w swoim małżeństwie albo ze swoimi dziećmi, to napisz, że chcesz... Nie pisz, że chcę, tylko poprawiam relacje ze swoją żoną. Poprawiam albo mam fantastyczne relacje ze swoimi dziećmi, tak? To jest Twój cel. I teraz co zrobisz każdego dnia, żeby te relacje się poprawiły, tak? Budujesz fundament tego swojego celu. Krok za krokiem każdego dnia. Nie wiem, jak Wam to prościej wyjaśnić. No jeżeli nie będziesz tego robić, to naprawdę nic się nie zmieni. Czasami ktoś mi pisze tutaj, chcę osiągnąć sukces, a ja się pytam, jakie książki przeczytałeś w tym roku? Żadnej. A co zrobiłeś? Na co wydajesz swoje pieniądze? I oni na McDonalda na przykład wydają, albo na kawę w Starbucksie. Więc kup sobie książkę i czytaj ją każdego dnia. Naprawdę. Kup sobie rozwojową książkę. Czytaj ją każdego dnia. Zróbcie sobie taki challenge przez 3 miesiące. Każdego dnia nastawiasz sobie swój budzik, dosłownie budzik w telefonie, na 15 minut i zaczynasz czytać. Bierzesz ołówek do ręki, zawsze bierz ołówek do ręki albo długopis i zakreślaj sobie to, co jest dla Ciebie ważne. 15 minut, budzik dzwoni, dokończysz stronę, możesz po prostu sobie przejść do końca rozdziału, jeżeli Cię już zainteresuje i wyłączysz sobie. I kolejnego dnia, i zobacz, jaki nawyk wprowadzisz w swoje życie. Ile, zobacz, się nauczysz, jak mocno wzrośniesz, bo to da Ci też poczucie własnej wartości, bo Ty obiecałeś sobie coś, zrobiłeś, dokonałeś tego, pach, pach, stawiasz cegiełkę, tak? Budujesz swój dom na skalę, budujesz, 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 budujesz. I kiedy przyjdzie coś złego w Twoim życiu, to Ty jesteś już ugruntowany, Ty jesteś wzmocniona, Twoje małżeństwo jest lepsze, bo każdego dnia walczysz o to, bo każdego dnia idziesz w tym kierunku, tego Twojego celu, dbasz o to, działasz, robisz. Naprawdę, słuchajcie, no nie ma innej opcji. Tak jak napisaliście, że słyszeliście o tym, że trzeba wypisywać cele, zróbcie to. Po prostu wypiszcie te cele, napiszcie sobie na kartce, schowajcie tą kartkę za rok, ją znajdźcie po prostu i zobaczycie, co się wydarzy. Co więcej, wybierzcie sobie jeden cel główny z tej kartki i rozpiszcie sobie, co trzeba zrobić po prostu, żeby ten cel osiągnąć. I zobaczycie, co się wydarzy w Waszym życiu. Po prostu zróbcie sobie to, naprawdę. Tak jak idziecie, to są nawyki, tak? Wprowadzasz taki nawyk w swoim życiu. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj jest pełno strachu, pełno tego wszystkiego, co się dzieje na ziemi i ludzie nie są spokojni, więc chciałabym Ci dać taką jedną prostą metodę na to, żebyś miał pokój w sobie.
i żebyś się uspokoił, bo czasami w tej ankiecie, którą ja dodawałam w tamtym roku, Waldemar, u mnie nie ma szans, rozwód w toku. Waldemarze, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I powiem Ci jeszcze jedno, że Bóg niejedno małżeństwo ze zgliszczy podniósł na takie wyżyny jak nigdy. Także i właśnie o tym chciałam powiedzieć. I jeżeli macie jakieś trudności, macie jakieś problemy, coś Was trapi, nie możecie spać w nocy, macie trudny okres, naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście sobie wzięli Biblię i każdego dnia, wieczorem, przed spaniem, zamiast scrollować sobie, słuchajcie, telefon, po prostu poczytajcie sobie dwie strony, nie kartki, tylko dwie strony. Strony, i jeszcze pokażę dokładnie, bo niektórzy może nie wiedzą, to jest strona. Jedna strona, tak? I to jest druga strona. I idźcie spać i zobaczycie, co się stanie za miesiąc. Z Wami, z Waszym sercem, z Waszym wnętrzem, po prostu z tym wszystkim, co gdzieś tu macie i co Was trzęsie. I zobaczcie, to jest też nawyk, tak? Będziecie budować na skalę. A słowo to z Biblii ma ogromny moc działania na Ciebie. Fantastyczne i dobre. I takie, które będzie Cię zmieniać i będzie zmieniać Twoje życie. I ja Was naprawdę do tego zachęcam. I zacznijcie od Nowego Testamentu. Tak? Od Mateusza właśnie, bo Mateusz jest pierwszy. Ewangelia Mateusza. Zacznijcie i po prostu róbcie to konsekwentnie każdego dnia. Zobaczycie, czy przyniesie Wam to spokój. Jeżeli macie naprawdę mocne jakieś trudności, zapraszam też na konsultacje. To niesamowicie pomaga, jeżeli ktoś z innej perspektywy patrzy na Wasze życie. Dobra. I jeszcze chciałam powiedzieć na koniec jedną rzecz. Nic się nie zmieni, jeśli Ty nie zaczniesz działać. I nie przestawaj. Po prostu nie przestawaj. Nawet jeżeli ten cel, który masz, nie zrealizuje się w tym roku, jeżeli jest to duży cel, to przesuniesz go na następne. Tak jak ja przesunęłam książkę, miała być wydana książka w grudniu. Przesunęłam ją teraz, bo czekam, tak jak już mówiłam, na decyzję, tak? Moje cele niektóre miałam zapisane 5 lat i przesuwałam 5 lat, słuchajcie, nie zrezygnowałam. Jeżeli czujesz w sercu, tak, tu w serduszku, że to jest to i wiesz, że to jest ważne, to ten cel nie rezygnuj z tego, tylko przepisuj. Ale jeżeli coś nie jest ważne, to po prostu zostaw go i zmień. Dajcie proszę w komentarzu też znać, co macie zamiar zrobić w tym roku i jakie będą Wasze kroki. Takie małe każdego dnia. Czytanie, angielski, Biblia, nie wiem, spacer 15 minut dziennie, bo dużo ludzi zaczyna i nie kończy. Dajcie znać. A ja bym chciała jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, moi drodzy. Tutaj w linku na Ludziach Sukcesu macie dwa linki. Jeden to jest zapis dla osób, które są zainteresowane najnowszą książką, której jeszcze nie ma, ale wierzę, że będzie już teraz w styczniu. Czekam na decyzję. Czekam i czekam. I muszę być cierpliwa. Więc dla tych osób, które się zapiszą na tą listę i z tej listy będzie najpierw wysyłka do tych osób, one będą miały w pierwszej kolejności możliwość zakupu po innej cenie. Może nie po innej cenie, tylko będą miały w cenie przesyłkę, będą miały dodatkowe rzeczy, prezenty i będą miały autograf. Także to jest bardzo ważne. Reszta nie będzie miała, jak już to pójdzie na Facebook i na inne media społecznościowe, już nie będzie takiej możliwości. Także zachęcam Was serdecznie, będziecie mieli link tutaj u góry, bo live jest na dole, a cała treść jest u góry. I druga sprawa, moi drodzy, mam też taką prośbę do Was, ponieważ chciałabym, żebyście pomogli w jednej rzeczy. Jeżeli macie taką możliwość, to chciałabym, żebyście wsparli jedną osobę. A mianowicie jest to chłopak, który całe życie spędził w domu dziecka. Znam Michała osobiście. Jest to młody chłopak, który dostał mieszkanie i musi je jakby wyremontować, odnowić. Kiedyś spotkałam się z nim nieraz. Zabrałam go nawet, byliśmy razem w Poznaniu, moi drodzy, na Nick Wójcic był wtedy, przyjechał do Polski. Życie bez ograniczeń. Także miał możliwość też zobaczyć ogrom ludzi. I mimo tego, że Michał wychowywał się w domu dziecka, dzisiaj studiuje, jest przykładem dla innych i
I myślę, że warto jemu pomóc, żeby mógł mieć dobry start i żeby miał swój kąt i swoje mieszkanko. Także link macie tutaj też. Każde 10 zł, 30, 25, 100, 200 się przyda. Także wierzę, że po prostu to zrobimy bardzo, no, że po prostu pomożemy, tak, Michałowi i że będzie miał tą możliwość. Co mnie bardzo cieszy też, że nie wyrósł na młodzież, która dzisiaj jest i gdzieś tam, wiecie. Jeszcze szczególnie z domu dziecka, a jest mi to tak, mam taki sentyment, dlatego że słuchajcie, ja sama mogłam trafić do domu dziecka, jeżeli czytaliście moją książkę Dogoń swoje marzenia, to, to być może wiecie, że ja też mogłam trafić do domu dziecka, dlatego jest mi to bliskie. Ale nigdy nie trafiłam tam, tak wyszło. Kiedyś na pewno to opowiem, albo w podcaście, albo w książce, także będziecie też mieli okazję posłuchać. Jestem wdzięczna za to, naprawdę. I chciałabym też właśnie pomóc. Także dwa linki tutaj są. Zapraszam Was do tego, żebyście pomogli. Jeżeli jest to dla Was wartościowe, też udostępnijcie. Za tydzień o 20:30 będzie kolejny live. I codziennie ukazują się, słuchajcie, podcasty Słowo Miłości na dziś. To są takie krótkie, 7-10-minutowe podcasty. Miały być 3-6, ale nie da rady. Ja po prostu nie daję rady. I omawiam dany temat, na przykład na temat ludzi, na temat fałszywych ludzi, na temat dobrych ludzi, na temat celów, tak, na temat miłości. To będą takie podcasty, że potem będziecie sobie mogli tylko wyszukać, wpisać jakąś nazwę i będą wam wyskakiwały część pierwsza, część druga, jest tak, będą seriami nagrywane. Każdego dnia o 6 rano na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast oraz na YouTubie. Na kanale Ludzie Sukcesu. Także tyle z mojej strony. Ja Wam serdecznie dziękuję i wierzę, że zrobicie ten kamień milowy w swoim życiu i zbudujecie dobry fundament na ten rok i będziecie wytrwali. I słuchajcie, sukces to nie jest coś wielkiego, nie wiadomo jak i od razu pieniądze i nie wiadomo co. Sukces zaczyna się od Ciebie i od tych małych, drobnych rzeczy, które robisz każdego dnia. Zrób jeden sukces w swoim życiu. Zrób jeden sukces dzisiaj w swoim dniu. Zapisz tą listę. Zapisz plan, co zrobisz i jakie będą Twoje kolejne kroki. I trzymaj się tego każdego dnia i dokonuj tego małego sukcesu, a zobaczysz, co z tego wyjdzie za 3 miesiące, za pół roku, za rok. To będzie niesamowite. Naprawdę. Wiem sama po sobie. Także, moi drodzy. O, dziękuję, Aniu. Witaj. Uwielbiam Cię, Aniu. Dajesz mi siły i energii. No, cieszę się. No, taka moja misja. Widzicie? Taka moja... Teraz na spokojnie mogę sobie z Wami pogadać. Taka moja misja. Ja też Was lubię. Cieszę się, że jesteście. Jestem wdzięczna. Każdego dnia mówisz? Tak, każdego dnia. Cieszę się, że jesteście. Jak idziecie do pracy, na przykład właśnie możecie słuchać tych podcastów... Cieszę się, że jesteście, że działacie. Niektórzy piszą fajne rzeczy, niektórzy piszą, jak się zmieniło ich. Szczególnie ta moja pierwsza książka, ona będzie wydana w tym roku raz jeszcze. Ludzie sukcesu, dogoń swoje marzenia. Tylko będzie przerobiona jakby i wydana na nowo. Bardzo dużo ludzi mi napisało, szczególnie bokserów, jakichś ludzi, którzy właśnie trenują. To było dla nich niesamowite wsparcie takie. I osiągali. I piszą mi, jakie osiągają na przykład rzeczy. To jest w ogóle niesamowite, słuchajcie. Że na przykład są wicemistrzami Europy, albo wicemistrzami świata, albo gdzieś tam otworzyli firmę dzięki temu, albo coś tam. Także ta książka musi być, tylko ona będzie przerobiona i będzie wydana. Ale najpierw będzie jak uleczyć zranioną duszę. Bo dzisiaj wielu ludzi właśnie ma poranione dusze i w tej książce będzie odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, że ona jest raniona. I dlaczego mamy ją poranioną, a w drugiej części, jak uzdrowić zranione serce, będzie jakby całość tego, co warto zrobić, żeby te serduszko i dusza się naprawiła. I czym w ogóle jest dusza i serce? Dobrze, moi drodzy, ściskam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Życzę Wam cudownego wieczoru i działajcie. Pozdrawiam Was.